Jak wykonać pomiar drzwi? Budwar podpowie Ci, jak prawidłowo wykonać pomiar drzwi. Przed wykonaniem pomiaru drzwi ustal kierunek ich otwierania oraz zdecyduj, czy będą to drzwi lewe czy prawe. Niezbędne jest także ustalenie tak zwanego poziomu zero, czyli płaszczyzny końcowej, na której będą osadzane drzwi. Weź pod uwagę wysokość paneli czy też płytek, które mogą dodatkowo pomniejszyć Twój otwór drzwiowy. Szerokość i wysokość mierzymy w trzech punktach otworu drzwiowego – na dole, na środku i u góry. Następnie mierzymy szerokość muru. Ten wymiar także mierzony jest w kilku miejscach. Na końcu wykonujemy pomiar przekątnych otworu. W przypadku, gdy wymiary różnią się, bierzemy pod uwagę najmniejszą wartość i odejmujemy po 1,5 cm od góry, a także z każdego boku.